Nasz bohater dostaje coraz więcej listów, z których to wynika, że mają miejsce kolejne morderstwa dokonywane w kolejności alfabetycznej. Mimo iż morderca zawsze podaje, gdzie i kiedy dokładnie uderzy, policja jest bezradna. Nasz detektyw z pozoru wydaje się też. Czyżby tajemniczy zabójca był seryjny zabójca był w szaleńcy, a może za tymi morderstwami kryje się coś znacznie więcej i mają one drugie dno? Tego rzecz jasna, nie zamierzam zdradzić. Jeśli są Państwo fanami klasycznych kryminałów, jest to pozycja, po którą zdecydowanie warto jest sięgnąć.